cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak wygląda u nas tegoroczny zbiór marchwi oraz jej załadunek. Nie jestem tutaj przypadkowo, bo za mną stoją nasze szufle, w tym nowa. Także zapraszam Was bliżej i zrobimy krótką jej prezentację. I tak wygląda nasza nowa łyżka, jest ona z firmy Radstar. Mamy tutaj ładnie to wygrawerowane, wycięte laserem, zarówno nazwa firmy, jak i ich strona internetowa, designerska. Uważam, że wygląda to bardzo ładnie. I obok specjalnie postawiliśmy drugą, naszą starą łyżkę, abyście mogli zobaczyć porównanie jednej w stosunku do drugiej. Łyżka nowa jest oczywiście o 20 cm szersza, dzięki czemu wychodzi jej szerokość poza obrys ciągnika i ciągnik kołami nie dusi marchewki. Dzięki czemu nie jest ona tak naprawdę narażona na straty. Nie mamy tutaj oczywiście też ramki jak w przypadku starej łyżki, bo ładując tą łyżką przez tą ramkę marchew się przysypywała. Tutaj niestety już tego nie będzie widoczne, ponieważ marchew będzie tak naprawdę tylko w środku łyżki, nie będzie ona wystawała tutaj poza obrys łyżki. Dodatkowo w środku, jak też w przypadku starej łyżki, mamy wzmocnienia, bo gabarytowo jest ona jednak sporo większa niż poprzednia łyżka. Nowa łyżka jest objętościowa i mamy tutaj w najszerszym punkcie szerokość jakieś 105 cm. W przypadku tej starej łyżki jest to jakieś 90, więc jest tutaj znaczna różnica. Szerokość starej łyżki to jest 220 cm, a tutaj nową sobie za chwilkę zmierzymy. I mamy tutaj 243 cm, więc ponad 20 cm różnicy. Przy załadunku oczywiście będzie tutaj znaczna różnica, dzięki czemu załadunek będzie wychodził sprawniej. Także nie przedłużając już, zapraszam Was do obejrzenia relacji z tegorocznego zbioru marchewki w naszym gospodarstwie. Oh, yeah.